Teraz przejdźmy do ostatniego referatu w tej części. Pan Wojciech Górczyk, kustosz Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, przedstawi nam referat Ród Krasiński. Bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa. Dobrze, mamy jakieś problemy techniczne. Tak? Chciałbym Państwu przybliżyć ród Krasińskich, gdyż Opinogóra, oczywiście w tej Państwo jesteście obecnie, jest związana właśnie z rodem Krasińskich, w związku z czym zapoznam przez chwilę, przynajmniej spróbuję Państwa zapoznać z częścią oczywiście rodu Krasińskich. Nie możemy mówić, znaczy nie, oczywiście nie będę Państwu mówił o całym rodzie. Jak wiemy, no ród jest bardzo złożoną, możemy powiedzieć, taką organizacją nawet, a przynajmniej od XVII wieku, jeżeli mówimy o Krasińskich, faktycznie ród Krasińskich już prowadzi własną politykę taką na wpół dynastyczną. Tutaj oczywiście widzimy herb rodu Krasińskich, czyli herb Ślepowron. Po lewej stronie widzimy drzewo genealogiczne. Może kilka słów na temat tego drzewa na początku. To jest drzewo z połowy XVIII wieku, konkretnie to jest rok 1751. Wtedy stworzono w miarę dokładne, tutaj jest bardzo ważne to słowo, w miarę dokładne, drzewo genealogiczne na potrzeby chwili. Chodziło o podział spadku po jednym z najbogatszych Krasińskich, po Błażeju. I stąd właśnie taka próba stworzenia drzewa genealogicznego, ono jest bardzo niedokładne. Także opierając się na tym drzewie, z całą pewnością nie poznamy rodu, natomiast na ówczesne potrzeby istotnie ono było wystarczające. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sam początek rodu Krasińskiego, czyli ród Krasińskich z Krasnego, herbu Ślepowron, zaczyna się historia tego rodu od Sławomira, ale tutaj Państwo możecie zobaczyć, to są fragmenty między innymi z herbarzy, które sięgają znacznie dalej. Czyli tutaj mamy choćby do Wracisława i później następnych. Tutaj jest jedna uwaga. Oczywiście szlachta budowała całą historię swojego rodu też w sposób dość fantastyczny. Tutaj, jeżeli mówimy o Krasińskich, Krasińscy swoją legendą sięgają aż do rodów rzymskich, do Korwinusów, więc wywodzą się niemal z Rzymu, z rodów rzymskiego, a tak jak mówię, jest to już tylko legenda. Natomiast faktycznie w herbarzach odnotowany jako pierwszy jest w XIV wieku Sławomir. Nie jest to postać legendarna, jest to postać jak najbardziej autentyczna. Był jeden dokument z XIV wieku, który wspominał o Sławomirze de Krasne właśnie. Był to dokument dotyczący sporu sądowego z lat 70. XIV wieku. I ten dokument jeszcze istniał przed II wojną światową. Także tak jak mówię, nie był to bynajmniej żadna legendarna postać, ale zupełnie autentyczna postać. Dokument został zniszczony w czasie II wojny światowej, spłonął w bibliotece ordynacji Krasińskich, natomiast znamy go też między innymi z katalogu Adama Wolfa, sporządzonego właśnie jeszcze przed II wojną światową. I właśnie od Sławomira i od Krasnego zaczyna się początek rodu Krasińskich i właśnie ten ród później będzie się rozrastał, będzie miał już kolejne gałęzie, a tak jak powiedziałem, ja skupię się akurat na tej głównej i później jeszcze powiemy nieco o gałęzi opinogórskiej, jeżeli nam starczy czasu. Tutaj ponownie widzimy właśnie fragmenty tego drzewa genealogicznego. I tutaj mamy właśnie zaznaczonych kolejnych członków rodu Krasińskich. Natomiast z tych ważniejszych chciałbym wspomnieć o biskupie Franciszku. Biskup Franciszek Krasiński to jest biskup krakowski. Dlaczego on jest istotny? Bo właśnie od biskupa Franciszka Krasińskiego zaczyna się historia Krasińskich jako już magnaterii. To już nie jest zwykły ród, czy od jego czasów już to nie będzie jeden z rodów szlacheckich, czy nawet bogatych szlacheckich, ale właśnie rodów magnackich. Biskup Franciszek Krasiński był sekretarzem królewskim, sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Później zostaje biskupem krakowskim. Jest to wówczas jedna z najwyższych godności, jaką można osiągnąć w kościele, oczywiście obok prymasa.
Biskup Krasiński oczywiście ma też pokaźny majątek i ten majątek wykorzystuje także na wzmocnienie własnej rodziny. No przede wszystkim, mając takie już koneksje, jako biskup krakowski, jako sekretarz królewski, wykorzystuje to choćby po to, żeby zapewnić rodzinie odpowiednią pozycję. Stąd jego bracia również wchodzą do kapituły krakowskiej. Jego brat Stanisław między innymi będzie później także sekretarzem królewskim. Wspomaga swojego brata Andrzeja. Zresztą Andrzej jest dość istotną tutaj osobą i on wspólnie z biskupem właśnie Franciszkiem remontuje kościół w Krasnym. Tutaj Państwo widzicie, to już jest oczywiście współczesny kościół, to nie jest ten jeszcze, który był fundowany przez biskupa Krasińskiego. Zresztą na marginesie, jeżeli mówimy o kościele w Krasnym, to jest też mauzoleum tego rodu. Pierwsi Krasińscy są pochowani właśnie w Krasnym, w podziemiach, w samym kościele znajdują się nagrobki, zaś kościół tak naprawdę był budowany przez kilkaset lat, dlatego że każdy z Krasińskich, najpierw będzie to Franciszek, później będzie to Jan Kazimierz, później Jan Dobrogost Krasiński, Błażej i tak dalej, coś w tym kościele zmieniał. Franciszek tak naprawdę wybudował tylko część tego kościoła w formie murowanej, chodziło tutaj o prezbiterium, natomiast pozostałe już nawy i tak dalej dobudowują właśnie kolejni Krasińscy, kolejne pokolenia. I jest to jakiś pewien rodzaj właśnie symbolu tego rodu. Zresztą właściwie to już jest dzisiaj jedyna pamiątka po Krasińskiej w Krasnym, tam już dworu Krasińskich niestety nie ma. Tutaj właśnie wracamy ponownie do tego drzewa genealogicznego. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na dwóch Krasińskich. To jest Jan Kazimierz Krasiński i jego syn Jan Dobrogost Krasiński. Jan Kazimierz Krasiński jest pod skarbim królewskim i jednym z, no, z ważniejszych osób na dworze króla Jana Kazimierza Wazy. Zresztą jest bardzo silnie związany z królową Marią Gonzagą, Maria Ludwika Gonzaga. I zresztą on wspólnie, czy inaczej wspomaga królową w jej próbach reformatorskich. Ważny jest też tutaj, jeżeli chodzi o samą Opinogórę, Jan Kazimierz, dlatego że to właśnie Jan Kazimierz otrzymuje Opinogórę jako starostwo niegrodowe. Przy czym wtedy w samych dobrach krasińskich Opinogóra nie odgrywa jakiejś większej roli. Dużo większą rolę będzie odgrywał Węgrów. Węgrów z kolei został nabyty wraz z całym kluczem przez Jana Kazimierza od Radziwiłłów i staje się niemal takim centrum rodu Krasińskich. Tam w Starej Wsi ówczesnej, gdzie również odkupiono dwór od Radziwiłłów, jest jedna z głównych siedzib, czy była raczej już, jedna z głównych siedzib Krasińskich. Krasińscy przebywają wówczas albo właśnie w Warszawie, albo w Węgrowie, albo właśnie w Starej Wsi, która zresztą wtedy zostaje przemianowana na Krasny Dwór. To jest jedna z ciekawszych cech Krasińskich, którzy właśnie wiele miejscowości zmieniają ich nazwy od swojego nazwiska. To później się zaciera, ale wyjątkiem jest na przykład Krasnosielc. Krasnosielc do czasu, aż wszedł w posiadanie Krasińskich, nazywał się po prostu Sielc. Dopiero Krasińscy zmienili tą nazwę na Krasnosielc. Tutaj podobnie było właśnie ze Starą Wsią, która staje się Krasnym Dworem i dopóki jest w rękach Krasińskich, ta nazwa będzie funkcjonować. Tak jak mówiłem, kolejnym Krasińskim jest właśnie Jan Dobrogost Krasiński. To jest również jedna z ważniejszych postaci dla rodu, jeden z potężniejszych też ludzi w Rzeczpospolitej. On wspólnie z królem Janem III Sobieskim bierze udział w wyprawie na Wiedeń, jest wówczas pułkownikiem chorągwi husarskiej. Jest bardzo silnie zaangażowany w sprawy polityczne. No, można powiedzieć, że jest nawet takim jednym z ważniejszych polityków ówczesnych. I ma też swoją, czy ma taką własną ideę i buduje kolejne mauzoleum, tym razem dla siebie. To jest pewien wyjątek, jeżeli chodzi o samego Jana Dobrogosta, o którym warto tutaj jeszcze kilka słów powiedzieć. Po pierwsze,
tak jak powiedziałem, buduje własne mauzoleum. Jest to kościół franciszkanów, konkretnie franciszkanów reformatów w Węgrowie, który zostaje wybudowany i z góry, jeszcze za swojego życia, buduje tam olbrzymi, piękny zresztą nagrobek. Właśnie Jan Dobrogost Krasiński i jako jedyny Krasiński spoczywa właśnie w kościele w Węgrowie. Natomiast tutaj widzimy portret Jana Kazimierza, przepraszam, Jana Dobrogosta. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że tutaj Jan Dobrogost siedzi. No było to wówczas wbrew konwencji. Siedział zasadniczo tylko król na portretach, natomiast szlachta, nawet jeżeli to byli arystokraci, oni stali. Tutaj później był bardzo długo spór w ogóle historyków sztuki, dlaczego on siedzi. No była to taka forma jego arogancji. Tak to bardzo często przedstawiano. Natomiast coraz częściej się podnosiły głosy, że być może powód jest inny. On po prostu był sparaliżowany i przedstawił się tak, jak faktycznie wyglądał, dość realistycznie. I okazuje się, że jednak właśnie ta idea, czy inaczej ten domysł początkowo, okazał się słuszny, szczególnie, że właśnie ostatnio przeprowadzano remonty w kościele w Węgrowie, także właśnie była eksploracja ciała Jana Dobrogosta Krasińskiego. Faktycznie on był chory, był sparaliżowany, stąd siedział. I zresztą w pewien sposób, w momencie, kiedy choroba się zaczyna, to można bardzo łatwo ustalić na podstawie jego aktywności. Im bardziej się ona nasila, tym bardziej on się wycofuje z Warszawy i przenosi się właśnie do Węgrowa, aż w końcowej tej fazie życia całkowicie zamyka się w Węgrowie. I tutaj, żeby nie przedłużając, proszę Państwa, chciałbym jeszcze nawiązać do Opinogóry. Tak jak powiedziałem, no ta Opinogóra funkcjonuje i jest w dobrach Krasińskich, natomiast Krasińscy tutaj praktycznie w ogóle nie przebywają. To wszystko zmieni się dopiero po śmierci Błażeja, czyli mamy rok 1751. Wówczas następuje podział majątku i majątek przypada Janowi, czy Opinogóra Krasny przypada Janowi Krasińskiemu i właściwie jego synom. To jest dwóch dość ważne, to są postaci. Tutaj mamy po lewej stronie biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, po prawej Michała Hieronima Krasińskiego. Adam Stanisław Krasiński to jest biskup kamieniecki, jeden z przywódców Konfederacji Barskiej. Zresztą właśnie Adam Krasiński w momencie, kiedy obejmuje diecezję kamieniecką, nabywa też tam dobra w Dunajowcach. Te dobra będą w rękach Krasińskich do roku 1850. I jak wiemy, po upadku Konfederacji Barskiej Michał Hieronim Krasiński już nie może wrócić do kraju. Stąd jego dzieci muszą być zapewnione w jakiś sposób byt, czy też funkcjonowanie. I tymi dziećmi opiekuje się właśnie biskup Adam Stanisław Krasiński. I on dokonuje kolejnego podziału majątku w ten sposób, że Jan Krasiński, syn Michała Hieronima, otrzymuje właśnie Opinogórę, otrzymuje także Dunajowce skądinąd. Tutaj właśnie po lewej stronie mamy ten największy portret, to jest właśnie Jan Krasiński. Zresztą Jan Krasiński współpracuje z biskupem Adamem Stanisławem Krasińskim, na przykład już podczas Sejmu Wielkiego. O ile Jan Krasiński bierze udział w obradach Sejmu, ale umiera jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji, biskup Adam Stanisław Krasiński jest uważany za jednego ze współtwórców Konstytucji 3 maja. Po Janie Krasińskim Opinogórę otrzymuje Wincenty Krasiński, czyli ten w mundurze generalskim tutaj obok Jana Krasińskiego, a jak wiemy, już synem generała Wincentego Krasińskiego jest Zygmunt Krasiński. I dopiero właściwie Wincenty Krasiński z Opinogóry czyni jedno z ważniejszych miejsc. On tutaj tworzy ordynację, dzięki niemu mamy ordynację właśnie opinogórską. On też właściwie tutaj tworzy kolejne mauzoleum, dlatego że w kościele opinogórskim, jeżeli Państwo, o ile wiem, macie w planach tam zwiedzać kościół, w kościele opinogórskim są krypty i tam są pochowani krasińscy ordynaci właśnie opinogórscy. Także tutaj mamy ordynację, mamy oczywiście także
mamy także krypty, czyli właśnie kolejne mauzoleum rodu Krasińskich. Natomiast jeszcze jest jedna ciekawa właściwie gałąź Krasińskich. To jest gałąź, która była bardzo długo zapomniana, czy w ogóle nie była przywoływana, albo też łączona pomiędzy dwie różne gałęzi. Tutaj chodzi o gałąź prawosławną i kalwińską Krasińskich. Jeden z Krasińskich, chodzi tutaj o wojewodę Stanisława Krasińskiego, który tak naprawdę był tym, który doprowadził do tego, mając wielu synów, być może, że 7, tutaj różni heraldycy podają. W związku z tym od niego tych odnóg i gałęzi jest no, sporo. Jeden z jego synów, był to Aleksander Krasiński, udał się na wschód, osiadł najprawdopodobniej w księstwie moskiewskim. O samym Aleksandrze Krasińskim wiemy stosunkowo niewiele, natomiast wiemy, że wrócił tutaj jego syn, był to Bazylii Krasiński, który właśnie wraca z księstwa moskiewskiego i prosi króla Polski Jana Kazimierza, wraca w czasach Jana Kazimierza, o możliwość osiedlenia się w Polsce i zresztą prosi też, aby go zaliczyć do grona wygnańców. I tak faktycznie się dzieje. Skądinąd wiemy, że był wyznania prawosławnego między innymi no, w archiwum Radziwiłłów, w archiwum głównym akt dawnych, właśnie w archiwum Radziwiłłów, mamy listy, w którym jest opisywany Bazylii, jak na jednym z sejmów zwraca się do króla i właśnie no, wręcz jest wyśmiewany, że ma obyczaje moskiewskie. On po prostu przyjeżdżając do Polski nie znał w ogóle polskich zwyczajów. Znał język polski z akcentem dość wschodnim, natomiast obyczaje zachował moskiewskie, co wywoływało dość duży, dość duży śmiech. W każdym razie stawał się takim pośmiewiskiem poniekąd na Sejmie, a faktem jest, że król go przyjął, otrzymał na Litwie majątek i później kolejni Krasińscy zachowywali to wyznanie prawosławne. Tutaj dopiero pod koniec wieku XVII, na początku wieku XVIII przechodzą na kalwinizm. I stąd już później to będzie gałąź kalwińska. Jednym chyba z takich najbardziej znanych przedstawicieli tej gałęzi kalwińskiej jest właśnie hrabia Walerian Krasiński. Jest to właściwie już ostatni przedstawiciel galerii z rodu właśnie kalwińskiego, z gałęzi kalwińskiej. Jest bezdzietny, stąd ta gałąź wymiera. Ona też oczywiście wymiera z innych powodów, między innymi część z rodu przechodzi na katolicyzm, część z tej gałęzi umiera bezpotomnie, co wcale akurat nie jest dziwne. Wielu Krasińskich, czy wiele gałęzi w ten sposób właśnie zakończy swoją funkcjonowanie, że któryś z nich umiera bezpotomnie. Nawet gałąź opinogórska, tutaj będzie Adam Krasiński, również umiera bezpotomnie. Stąd opinogóra już na początku XX wieku przychodzi z kolei w ręce gałęzi obożnickiej. Także tutaj oczywiście Walerian jest jednym z tych Krasińskich, który no, zakończy funkcjonowanie tego rodu, czy tej gałęzi kalwińskiej. Natomiast zasłynął przede wszystkim jako jeden z lepszych historyków w wieku XIX, zajmował się przede wszystkim historią reformacji. Wydał na ten temat kilka prac, wydawał po powstaniu listopadowym, musiał kraj opuścić, udał się do Anglii, osiadł w Anglii, stąd publikuje w języku angielskim. I zresztą jego prace są publikowane w języku polskim stosunkowo późno, bo to są dopiero lata właściwie 30. XX wieku, kiedy tutaj ksiądz Bursche tłumaczy no przynajmniej historię kościoła luterańskiego, czy historię reformacji w Polsce tłumaczy na język polski. Wcześniej były wydawane po francusku, po niemiecku, natomiast najpóźniej są wydane właśnie w języku polskim. Oprócz tego Walerian Krasiński pracował nad całościową historią Polski. Nie udało mu się tego dzieła ukończyć, przerwała je śmierć. Tutaj nie ma żadnego portretu po Walerianie Krasińskim, jedyne co jest, to właśnie tutaj możecie Państwo zobaczyć, to jest jego nagrobek, który znajduje się na cmentarzu w Szkocji konkretnie. I oczywiście jego dzieła, które do dzisiaj uchodzą, jeżeli chodzi o historię reformacji w Polsce, za jedne z lepszych i co ciekawe, no mało się zdezaktualizowały i wielu nawet współczesnych historyków odwołuje się do
samego właśnie Waleriana Krasińskiego, jako jednego z tych, który umiał dość obiektywnie ocenić w ogóle wpływ religii na historię. Tutaj zresztą wśród tych Krasińskich, też wracając do biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, on miał podobne zresztą podejście do religii, dość, chociaż był biskupem, miał właściwie dość swobodne to podejście. Słynął z tego, że mówił, że religię można, a nawet należy wykorzystywać do celów politycznych. Stąd właśnie walcząc między innymi w Konfederacji Barskiej, starał się nakłonić poprzez właśnie różne poglądy religijne, szczególnie fanatyków, do wsparcia Konfederacji Barskiej. Oczywiście, tak jak już Państwu wspomniałem, ta Opinogóra jest tutaj w rękach Krasińskich. Później już po śmierci ostatniego z rodu, czy z gałęzi opinogórskiej, Adama Krasińskiego, przechodzi w ręce linii obożnickiej. Tutaj z kolei ostatnim z ordynatów i właścicieli Opinogóry będzie Edward Krasiński. Hrabia Edward Krasiński zostaje zamordowany w roku 1940 w Dachau przez Niemców i w ten sposób właściwie kończy się ta historia tych Krasińskich tutaj z tych dwóch głównych linii. No jeszcze wspomniałem o tej linii kalwińskiej. Natomiast to nie znaczy, że cały ród wyginął. Ród oczywiście nadal funkcjonuje. Natomiast te główne linie, tak jak powiedziałem, no już dzisiaj należy uważać raczej za wygasłe. Także dziękuję Państwu za uwagę.